Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Forza Horizon 5. Zagrajmy, słuchajcie, wyścigi Horizon Open, czyli ścigamy się z graczami. No i oczywiście chodzi nam tutaj o jak najlepszą pozycję, czyli parcie, słuchajcie, mamy na lepsze miejsce. Na razie szybko tak sprawdzę przed po prostu naszymi wyścigami ranking, klasyfikacja Horizon Open, na którym miejscu jesteśmy obecnie przez tydzień czasu, pewnie się trochę też pozmieniało. Zobaczmy, jesteśmy na 108 005 miejscu. Dobra, czy podołamy tym razem i chociaż może nawet zbijemy się do 90 tysięcznego któregoś tam miejsca. Sprawdźmy. No słuchajcie, w końcu udało się wbić. Są to rajdy przełajowe, więc najgorsze z najgorszych dla mnie. No ale zobaczymy, zobaczymy. Na szczęście sobie włączyłem trasę, jak ma przebiegać, to znaczy mają pomagać mi strzałki, bo wiecie, no w rajdach przełajowych to jest po prostu konieczne mieć taką pomoc, moim zdaniem, bo po prostu nieraz nie widać, gdzie po prostu trasa jest. Jedziemy. Pierwsze miejsce startowe. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Wow. Jedziemy. Mają takie kule jakieś Mustangi wzięte. No, ale już widzę, że nas powyprzedzają. Zwłaszcza na takiej drodze. O kurde. O właśnie. No, kiepsko, kiepsko na razie nam idzie. Początek może był spoko, ale strasznie mi to, ten samochód się tu ściska. Na razie piąte miejsce, przed nami Urus. Dobra, dojechali już do mety. Inni. Kurde. O, okej, dobra. Czwarte miejsce, nieźle, nieźle, nieźle. Czwarte miejsce. Dobrze, dobrze, słuchajcie, jakieś punkciki mamy, będziemy mieć. Tak, Urus za nami jechał. Dobrze, dobrze. No, 12 punktów, słuchajcie. Wleciało na konto. No i mamy drugi wyścig. Rajdu przełajowego. Znowu nas ustawiło na pierwszej pozycji. Spoko. No, to jest już tor. Widzę czterech graczy, którzy mają po 700 punktów w tuningu auta, czyli nie na maksa stuningowanego.
Ale to już jest nie moja brocha. Ach, kurde. Myślałem, że tam będzie ściana, to znaczy jakiś... coś, co mnie zatrzyma i tak troszeczkę zboczyłem, jakby... Tam się ktoś chyba zagubił, tutaj. Ajajajajajajaj. Jadą. Kurde, takim czymś, na takich drogach. No, się rozpada zaraz deszcz. Nie. Kiepsko to zrobiłem. Kurde, no. Na zakręcie dohamowywalnym, no, były te zakręty, strasznie. No i kolejny. O! Dzień dobry, panie Willis. No jedziemy. Czyżby? Kurde, nie doścignę go. Ajajajajajajaj. Chyba czwarta pozycja. Piąta! O, słabo. Słabo. Dobra, ale zobaczmy, czy się tam coś... No na pewno się pozmieniało, czekajcie. Ale urósł! A dobra, nie, bo nam zagrażał urósł, teraz siódmą pozycję. Zobaczmy... Dobra, nadal czwarta pozycja, spoko. Ford Escort nas, nam może po prostu zagrozić, no. Dobra. I mamy trzeci rajd przełajowy. O, już z pierwszego miejsca nie startujemy. No tu będzie sprint. Dobra, gdzie jest nasz Ford Escort? Kurczę, na trzeciej pozycji. No, trzeba go, słuchajcie, wyprzedzić. Żeby utrzymać tą czwartą pozycję. Tutaj kiepsko wystartował. Obawiam się, że... O, właśnie, nas chyba minął właśnie. Kurde, ale tutaj... Dobra. Nie wiem, co tam się stało, za zamieszanie było. Oj. Woo!
Powiem szczerze, że chyba nie jest źle na razie. Teraz tylko nie popełnić błędu. Gdzie jest wróg? To tylko za nami, to szczęście. Uuu, chyba ten nie przyjechał. Czy przyjechał? Widziałem, że chyba nie. Mi się wydaje, że ominął bramki. Ale to mógłby być po prostu tylko taki bug, lag raczej. Nie bug, lag. Mogłem po prostu jakbyś tego... Tutaj też jakby nie? Ale chyba nie, on chyba je po prostu... Nie! Nie! Trzecie miejsce chyba mamy. Jest! Jest! W końcu. On je chyba, on ominął tamtą mi się wydawało, że już wcześniej ominął, ale tą po prostu nie wytrzymał nerwowo i ominął. No to mamy, słuchajcie, o ile dobrze pójdzie, na pewno czwarte miejsce, nie? Pierwszych przełajowych. Wydaje mi się, że to będą przełajowe dzisiaj same, bo jest taki weekend, znaczy weekend, tydzień takich rajdów przełajowych, offroadów. Czwarte miejsce, dobra, czwarte miejsce, dużo się oddaliliśmy. Dobra, spoko. Widzimy się w kolejnych, słuchajcie, wyścigach. No i słuchajcie, pierwsze koty za płoty. Tutaj będą tory mieszane. Ciężko było, słuchajcie, cokolwiek wybrać, moim zdaniem. Wybrałem Caterhama R500. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Na razie przyspiech jest ok, ale to względem tych pick-upów, nie? Kurde. Ej, popychać mnie. Nie popychać mnie, słuchajcie, bo po prostu... Chyba nie... Nie udało ci się chyba tą bramkę zaliczyć. Udało, chyba udało mi się. Oj! Nie. O kurde! No i ładnie, z trzeciego, słuchajcie, miejsca. No zobaczcie, auto jest spoko, ale widzicie, już na wybojach trochę sobie kiepsko radzi. Może teraz troszeczkę uda mi się... O nie, dziękuję. Ale na szczęście mnie nikt nie goni. Kurczę, ale... Katastrofa, nie? Albo jestem ostatni i tamci gracze już wyszli z gry, albo po prostu gdzieś tam... Nie sądzę, żebym był, kurczę... O nie! O nie! Nie, ktoś tam jeszcze jedzie. No, tutaj to już niestety totalna katastrofa. Już nic nie zdziałam, nie? Niezależnie, słuchajcie, tu już... Mógłbym to powiedzieć, że po prostu...
Kurde, jak na złość. Pod koniec jakoś teraz lepiej idzie, nie? Tym jechać. Już są w bazie. O, już niestety. Niestety, czy uda mi się... dojechać się uda. No, dziewiąta pozycja. No. Na pewno nie będę miał najgorzej ze względu na to, że nie muszę, słuchajcie, bronić miejsca dziewiątego. Tylko jest po prostu siła, żeby walczyć o lepszą pozycję, nie? Tak, nie ukończyły. Tutaj jeden się wycofał. Dwóch po prostu od... No, do dwóch nie ukończyło. Cztery punkty, no. Hańba! Kurde, no. Ale no, co zrobić? No i dobra. Jak już w każdych odcinkach powtarzam taką, no... Takie zdanie, no. Takie zdanie, że po prostu staram się brać... no i jechać wyścig cały taki... no, każdy, no wybierać po prostu inne auto, nie? Wiadomo. Nie? W sensie, no teraz to nie mógłbym wybrać, bo już wybrałem na te trzy wyścigi jakby. Ale, kurde, o dziwo, wyszedłem jakoś. No, powiem wam szczerze, że nawet tak, kurczę, przepisy, bo jadą, bardzo mi się podoba. No będę starał się w nich też nie uderzać, bo nie o to chodzi. Bardziej, że mój samochód to jest taki, o! Kurde, widzicie? Nie hamowanie, zobaczcie ile oczek w dół, nie, prowadzi. Jednak po prostu siła w dohamowywaniu. Ale jednak auto nie mam dobre w... Muszę dużo wcześniej zacząć hamować. Tutaj już zwłaszcza. No i... Kibel. Kibel, kibel! Muszę odrabić. Tutaj w ścianę przyrżnął. To nie nasz Urus? Z poprzednich wyścigów? No, panie. Ale go wyminąłem. Piąte miejsce. No, o cztery miejsca, o cztery oczka, lepiej. Tu chyba nasz kolega urósł. Chyba nie tylko on, widzę chyba takie... No, spoko. Dało się? No, proszę bardzo, z 9 na 6 miejsce. Nawet egzekwo z 5, nie? 5, 6 miejsce mamy. No w zasadzie 5 i z kolegą Urusem. No to zobaczymy, zobaczymy.
No i mamy trzeci, ostatni wyścig. Koło mnie. Tutaj jest ten Ace Nagaryu. Wyścig na torze. No dobra. Oho, ktoś nie zapalił silnika. Kurde, ale to była walka. Kurde. A to chyba nie wiem, czy ten czerwony się tak wepchnął. Tam kary były, słuchajcie. Czuję, że Urus za mną jedzie. No jak nie, tak. No. Oj, chyba się nie zmieścił. O nie, 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 teraz my. Czekajcie, czekajcie. Nie no, jedzie dalej. Jedzie dalej. Jedzie dalej. Ale ma kolegę teraz, musi się tam bronić. Ej, no chodź. Ale nie, widać, że chyba tym bounce-shakerem chyba nie chciał za bardzo. Stara się, nie? No wiadomo, że nie zawsze to wszystko się udaje. Tym bardziej, że jak ktoś wie, że po prostu gra polega na dobrym dohamowywaniu, to można się łatwo, wiecie, no, wrąbać. No właśnie, no właśnie, bo on i tak jest lepszy. Dobra, Urus jest za nami. Ostatnie, słuchajcie, okrążenie. Mogę tylko teraz tego nie zrąbać. No wiecie co, bo to jest tak, że jeżeli przed wami jedzie dobry gracz, tak mniej więcej utrzymujecie się blisko niego i on doskonale wie, że w dohamowywaniu i po prostu no, widać, że naprawdę dobry gracz, to ma dużo gorzej, wiecie? Ma dużo gorzej, bo staracie się jechać tak jak on. On popełnia błędy, on bardziej popełnia błędy, bo nie może się od was odczepić. Szybciej może popełnić błędy. A jeżeli, no właśnie, jeżeli przed wami jedzie jakiś no kiepski gracz, no to wiadomo, że muszę go wyjść. Już teraz tak, wiecie, nawet zwalniam, gdy jest już mała szansa, że mogę to zrąbać, aczkolwiek zawsze istnieje. No i dobra, mamy, słuchajcie, trzecie miejsce. Będziemy, słuchajcie, na podium, więc z chęcią zobaczę. Tak jest, trzecie miejsce, także wyprzedziliśmy Urusa. Ace Nagaryu. Zobaczymy, czy on będzie w kolejnych wyścigach. Bo ja lecę takim ciągiem, nie wychodzę zupełnie z tutaj z czwarte miejsce, tak, czwarte miejsce, dobra, czwarte miejsce. No ale tu będziemy na podium, mi się wydaje,
Możemy się zobaczyć nawet. Tak jest. Jesteśmy po lewej stronie. Dobra, widzimy się w kolejnych wyścigach. No a jednak nas wrzuciło na wyścigi drogowe. Sprint. Zobaczmy, czy kolega od Urusa jest. Jest! Jest! Słuchajcie, jedzie korwetą C8. Ja wziąłem Koenigsegga CCGT. No, słuchajcie. Od skrajność przychodzimy, bo jak nie przełajowe, to kurczę, wyścigi w klasie czy S2, nie? Których też prędkości. O, tu korwetą, tym pomarańczowym takim. Tam jak ktoś wleciał tą ścianę. O, mój Koenigsegg troszeczkę chyba na zakręty. No dobra, dobra, dobra. Ej, ej, ej. Kurde, ej. Kolego. Dobra. Powiedz mi, że nie zauważyłeś. Ale ścinamy. O nie. Tylko liznąłem chyba mur. Ścianę raczej. Widzieliście to? Przyrąbał. Przyrąbał tam w drzewo chyba, czy w coś i zrobiliście go. Ale jaja. Kurde. Ale tam ładnie przywalił. Widzicie co? Normalnie trzęsą mi się łapska, nie? Kurde. Łapska mi się totalnie trzęsą. Aj, wyprzedził nas. Ferrari F50. No, tutaj było. No kurde, dohamowywałem. No nie, no, tak mi się też sztywniały łapska. No ale słuchajcie, drugie miejsce. Nie spodziewałbym się, naprawdę. Nie spodziewałbym się tego. Kurde, no. Masakra. Koenig, no Ferrari F40. A jak nasz kolega? Ósme miejsce. Corvette C8. Kurczę, ale to też to ciężko było tutaj, naprawdę ciężko. No ale mamy drugie, 16 punktów, spoko. Jedziemy dalej, nie? Nawet, słuchajcie, no zobaczymy się na podium nawet. Tak jest. Tak jest. No dobra. No tak palce kurde zesztywniały, słuchajcie. Masażuj, masuje je cały czas. Oho, korweta przed nami. Nasz kolega z poprzednich rajdów. O kurde, no tutaj to będzie jazda na całego. Tutaj popisowe auto to jest właśnie auto z dobrymi hamulcami, nie? Jak Koenig ze gwiazdką? O nie, nie, nie. Udało się. O kurde, dobra, no i już. Teraz nie możemy żadnych błędów popełnić.
Ajajaj. No nie trzymam się do przytoru. Obawiam się, kurde, że mogę tutaj nie sprostać. Tam niech się biją. Jest duża szansa, że któryś po prostu nie wytrzyma. Więc niech się biją. Nie są, nie są bardzo oddaleni ode mnie. Więc po prostu będę korzystał. Nawet nie wiem, co tam się podpisze. Oj, właśnie, widzicie? O nie! O nie! Kurde! O nie! Ale przywaliłem! Jak to się stało? Coś mnie tam wybiło. Wybiło mnie tylną. Dobra, wjeżdżamy na lód. Ale chyba. Dobra, na szczęście nic mi tutaj nie grozi. Muszę gonić, słuchajcie. Aj, już nic nie dogonię. Czwarte miejsce. Kurczę! Coś mnie tam wybiło, słuchajcie, i wleciałem. Po prostu nie miałem kontroli nad autem, nie? Aj, 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 aj. Dobra, ale jesteśmy, słuchajcie. Kolega. O, za nami był. Dobra, dobra, niech nas ściga. Czwarte miejsce mamy teraz. Czyli. Kurde, ale emocje. Normalnie. Aż mi się naprawdę tak łapska trzęsą. Nieźle, nieźle. Zobaczmy, zobaczmy, które miejsce. Drugie. Kurde, ale egzekwo ma tutaj. Braham BT62. Kurde, będę bit shift. Dobra. No i ostatni, słuchajcie, no niestety tor. Bardziej lubię, kurczę, jednak normalne takie wyścigi, wiecie, z punktu A do punktu B. Ajajajaja. No ale no dobra, no co zrobić, co zrobić. Lecimy. Korweta z przodu. Tu się może popsać ten w tym niebieskim. Zobaczcie, jaki kurde, on normalnie wystartował jak burza, nie? Burza, ale. No widzicie, to jest to. On ma. On jest za rąb bardzo dobry, jest na prosty, bardzo szybki, ale na zakręta totalnie. Tutaj temu przeszkodzić troszkę, czy troszkę. Dobrze, kurczę. O, przepraszam, sorry. Przeprosiłem go, mam nadzieję, że zrozumie klaksonem. Jakoś chyba się tak przyjęło, że takie dwa klipkie to są takie przeprosiny, tak mi się wydaje. Bo. Tak nieraz, kurczę, widziałem, słyszałem. I tak było, można było wyczuć, nie? Może ten klikzek. Dobrze się spróbuję. Aj, no i właśnie, do czasu, nie? Ale dobra, jakoś. Już jego tego z przodu tutaj kolegi nie dogonię. Mówię tak kolegi. No zawsze jakoś wychodzę z takim, wiecie, że na początku no kolega, nie? Ale później różne rzeczy mogą wychodzić. Czy różne postacie mogą przyjąć koledzy. Ale to już podczas po prostu wyścigu. Koniec.
błąd tam popełniłem, nawet 2 czy 3. No dobra, jest spoko, nie? Mamy, słuchajcie, trzeci wyścig, trzecie miejsce. No, także powiem wam szczerze, no właśnie, teraz które pytanie, które miejsce w głównej klasyfikacji tutaj? Czy zostaniemy na drugim miejscu? A nie, ścigaliśmy się z tym Bitshiftem. No właśnie, no właśnie. To on, no to niestety zepchnął nas na trzecią pozycję. Tak jest, trzecia pozycja. No ale nie jest źle, nie jest źle. Zobaczymy się nawet na podium. Spoko. Nie jest źle, nie jest źle. Tak jest. No i dobra, słuchajcie. Widzimy się w kolejnych. No, słuchajcie, zobaczcie, co dla jaj sobie wziąłem na ostatnie wyścigi nasze. Czwarte spotkanie dzisiaj i ostatnie. Trzy wyścigi. I wziąłem, słuchajcie, Twin Mill. A to jest, słuchajcie, wyścig, no, który będzie, no, i na drodze asfaltowej, i na... No dobra, ale się rozpędzam. O kurde, a czemu? O kurde, co on? O nie, słuchajcie, co ja wziąłem? Ale tutaj chyba dogonię kogoś. Dzień dobry. Jezu, tu ma pizzę. Kurde, tym się nie da jeździć. O kurde. Dawaj, 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 dawaj. No nie, to ma więcej koni niż po prostu rozumu. Zero skrętu. Ale jak... O, ktoś coś zgubił. Jejku, kochany, co ja wziąłem? Oni będą mnie dublować. Nie, no to już dla śmiechu jest. No słuchajcie, no niestety. Ktoś musi być tym ostatnim. Ale to już będę miał po prostu... Ja wiem, że tu nie przeprowadzałem tego auta na bank. Tylko, że teraz pytanie, czy ja go nie wziąłem właśnie, żeby do jakichś driftów. Przecież zobaczcie, kto to ma koń, że to kurde się wyrywa. Tyłek normalnie chce... A nawet gazu nie dodaje, bo normalnie się boję. Żeby się nie utrzymać po prostu. Po prostu, zobaczcie, oni mnie przegonią, nie? Będą mnie dublować. No tak, na śmiechu troszeczkę, słuchajcie, no. Ostatni taki wyścig. Tym bardziej, że i tak musiałbym to auto zaliczyć. Więc wziąłem. Może pojedziemy sobie w środku. O kurde. Nic nie widać. Kurde, nic nie widać. No tak, tak, dajcie mi jeszcze. Czerwoną kartkę mi dajcie jeszcze. Jak tam wróg? Nie, jeszcze nie ma. A, niestety. No wybaczcie mi, nie? Pojeździmy, pozwiedzamy sobie trochę, słuchajcie. Co tam u was w ogóle? Tak, no wziąłem auto po prostu do driftu, nie? Tylko, że właśnie przy wybieraniu on tam nie ma jakiejś takiej... możliwości patrzenia. Czy... możliwość jest, tylko że wiecie, im dłużej się po prostu auto wybiera, to może nas po prostu wywalić, nie? No ale jedziemy.
na wyższych biegach. Na wyższych biegach, słuchajcie, to jest... to dopiero się zbiera, nie? Czy zdołamy? Nie, jeśli się sobie... Pięć, cztery, dobra. Kibel. Ale słuchajcie, pozycja... ale to i tak będziemy sklasyfikowani. O, kolejna, słuchajcie, skrzyneczka. Ktoś nie wie, gdzie jest. Szóste miejsce, słuchajcie, nieźle. A czy kolega nasz jest? Jest, Ford Bronco jedzie. O kurde. No dobra, widzimy się w kolejnym przegranym wyścigu. Kolejny znowu tor krosowy, dobra. Za nami jest tutaj kolega. Ale jedzie Fordem Bronco, no bo już... Chciał nas jeszcze na drugą stronę wrócić. Spokojnie, jeszcze raz uprzedzisz dwa razy, nie bój się. Driftuje cały czas, słuchajcie. To chyba numer uno w drifcie będę tutaj na tym wyścigu. Gdzie z kolegą? Damy, to i tak nic nie mamy do stracenia. Chociaż mamy, widzę. O, smuteczek, słuchajcie, dogania nas. Ale to się też się dobrze bawi. I w ten grunt. Grunt się dobrze bawi, słuchajcie, dobra. Co mi się uda? Koło mnie odpadło, patrzcie.
kurde, jedź, jedź. O. No i koniec. Ale śmiesznie, naprawdę. Przez moment myślałem, że będziemy mogli kogoś uprzedzić, ale, ale dojedziemy tym razem. Nie, nie dojedziemy. Tu myślałem, że za chwilę. Trudno. Znowu skarb. Dobra, widzimy się w trzecim wyścigu. Tu nie ma na co patrzeć, szczerze powiedziawszy. No i ostatnie zawody, słuchajcie, na torze krosowym znowu. Jestem jako pierwszy. Ale przyjadę jako ostatni, słuchajcie. A to widzieliście? Tym... Victorio, nie? Policyjnym samochodem. W końcu wyszedł do góry. Słuchajcie, nie zawsze w tej grze jest się po prostu na czole. Na czole. Czołowych miejscach, nie? A jestem szósty. Dobra. Obserwował z tyłu, słuchajcie. Jak przyczajony tygrys. Tylko słowo. Myślałem, kurczę, wiecie, pojawi się wtedy, kiedy po prostu... W najmniej spodziewanym... O, proszę, już ktoś tam w miejscu po prostu. Jak słuchajcie, hiszpańska inkwizycja, nikt się jej nie spodziewa. No kurde, to samochód przyspiesza. Od, jak 180 ma, 180 tak do 200, to 200 to zaczyna mocno szybko przyspieszać. Ale kategorycznie muszę zmienić po prostu tuning. Totalnie. To się nie nadaje do wyścigu. To znaczy się w moich rękach. W moich rękach się nie wydaje. Hamulce ma kiepskie. Od liftowania jak najbardziej. Słuchajcie, z tych zabaweczek Hot Wheelsów, nie? Bo wiecie, że ta firma, która po prostu te zabaweczki robi, to jak na przykład zrobi sobie jakiś dziwny egzemplarz, bo oni dziwne te egzemplarze robią, to nie są jakieś takie, wiecie, no, kurcze, to tak wydziwiają z tymi resorakami, to budują też samochód. Chyba jeden egzemplarz, jak mówię, po prostu, no, taką moją fanabelię, nie? Po prostu... Dobra. Później zrobimy jakieś dziwactwo. To następnie... No wiadomo, te resoraki gdzieś tam w tysiącach egzemplarzach po prostu w sprzedaży są. A samochodzik jest chyba... Taki samochód budują też. To jest jeden egzemplarz. Także nieźle, fajnie też. Powiem szczerze. Fajny po prostu jakby... No reklama, nie? Pewnie trzymają u siebie, kurczę, gdzieś tam w firmie, nie? Też by tak robili, widział tych wzorów. Ale ciekawe, czy się to robili właśnie na tych zabawkach, gdzie po prostu jest jakiś tam, wiecie, na tego resoraka, że po prostu sobie jakiś taki egzemplarz budują. Bo też ten egzemplarz pewnie też nie jest tani, nie? Do zrobienia auta. Ogólnie fajny samochód jest kurczę, no zobaczcie jak wygląda. Do niczego to nie podobne, nie?
pobiło nawet rekordy prędkości w tej klasie, ale muszą być totalnie stonowane. Na właśnie na takie krótsze. No ale już trudno, słowo się rzekło, tym samochodem już nie pojadę w przyszłych wyścigach. No to po prostu jest jak jest. Muszę się po prostu czegoś trzymać. Muszę sobie zrobić listę, jakie auta już kurczę, jakimi autami już jeździłem w tym jakby sezonie, można tak powiedzieć, w sensie po prostu w Open Horizon. Nie zdążę. O! Ale już blisko byłem. Dobra, słuchajcie, no zakończyliśmy. Jeszcze nie odchodźcie, bo jeszcze sobie zrobimy losowania. Nie wiem, ile ich tam jest. No i rozdam oczywiście auta. Szóste miejsce. Wycofał się Jeep Trailcat. No, myślę, że szóste miejsce będę miał. Nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Jakieś tam punkty są. Dobra, widzimy się w magazynie, czy w menu. Dobra, na razie. Dobra, słuchajcie, ale zanim jeszcze przed rozdaniem samochodów i w ogóle, jeżeli trafimy w super losowaniach czy losowaniach, sprawdźmy, słuchajcie, ranking po tych czterech zawodach, które teraz mamy miejsce. 98 tysięcy. No to czyli jakieś tam było ile? 108? Chyba tak. 10 tysięcy poszliśmy w górę. Spoko. Dobra. No dobra. Okej. Okay. Weźmiemy sobie udział teraz w losowaniach. No jest ich mało. 3 tylko. Znaczy jedno losowanie i 2 super losowania. Zacznijmy. Miejmy nadzieję, że coś tam trafimy. Jeśli nie, to postaram się rozdać z garażu jakieś auto. Pierwsze lepsze, słuchajcie, które będą po prostu tam nam zalegały. No niestety. No niestety, słuchajcie. Dobra, zobaczymy, jak tutaj będzie można tutaj rozdać auta. Dobra, słuchajcie, nie za bardzo wiem, jak rozdać auta, ale myślę, że znajdzie się jakiś na to sposób. Posortowałem, słuchajcie, od duplikatów, ale widzę, że mam tutaj dwa auta, na przykład jak ten, Alumicraft. Są to te same auta, ale w innej klasie. Widocznie on, klasa początkowa to jest B, ale przerobiłem go w klasie A i uznałem go za godnego, słuchajcie, rywala dla innych, więc po prostu tego nie rozdam tego, ale pierwszy samochód będziemy szli tak po kolei, słuchajcie, rozdam 5 aut. Integra Type R 2000 z pierwszego roku. Czekajcie, chyba przerobiony jest trochę, nie wiem, tu chyba sterowność 6-4 sterowne. Nie, no chyba ten jest przerobiony. Dobra, jedziemy z tym. Ktokolwiek. Miłej zabawy. Ok. Wyślij prezent. To jest pierwsze auto. Drugie auto to będzie Audi RS7 Sportback z 2013 roku. I teraz. No na pewno ten jest przerobiony, bo jest pomalowany też. Na bank. No widzę, że tu start, hamowanie 6.1, ten ma 6.3, a sterowność 6.0, 6.5, dobra, tego. Ktokolwiek, miłej zabawy. Twój tak. Wyślij. To jest drugie auto. Kolejne auto, słuchajcie, a widzicie, tutaj też, on to jest z klasy S1 przerobiony na klasę S2, czyli dwa takie auta. Ten jest w oryginalnej klasie, ten jest w przerobionej dalej i też to tego zostawiam w każdym razie. Lecimy dalej, słuchajcie. BMW M3 GTR z 2002 roku. Ok, ten jest, no, ten jest przerobiony, ten jest nowiusieńki, jeszcze chyba nie jechany. 180 tysięcy, proszę bardzo. Ktokolwiek, miłej zabawy. Wyślij prezent. To już trzecie auto.
Kolejnym autem będzie, słuchajcie, ale tu, aha, bo tego już rozdałem. M5 z 2009 roku i na pewno to jest ten, chyba nietuningowany. 7,6, 7,6, 6,8, 6, sterowność, tak, na pewno ten. Dobra, 90 tysięcy tylko. Proszę bardzo, miłej zabawy. Tak jest, wyślij prezent. Tu już, słuchajcie, czwarte auto. I ostatnim będzie, no taki troszeczkę z, a co tu, aha, dobra, no taki z klasy, no z 87 roku, czyli po prostu, no taka już, no leciwy samochód, nie? Buick Regal GMX z 1987, ale nie dużo, raczej nie mało kosztuje, 130 tysięcy, więc proszę bardzo. Nowi gracze, a niech będzie samochód na dobry początek, proszę bardzo. Twój tak, dobra. No i okej, okay. Słuchajcie, w kolejnych zawodach za tydzień rozdam kolejne auta, jeżeli będę starał się co odcinek rozdawać 5 aut, mam ich trochę, jak sami widzicie, nawet w 3-4 egzemplarzach, także jest co rozdawać. Z mojej strony to wszystko, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się cieplutko, cześć!